Cześć kochanie. Cześć kochanie. No cześć Franiu. Co tam u ciebie? O, i tu trzeci kotek w pudełeczku, tak? Cześć. Będziemy się bawić? No to chodźcie, zobaczymy, czy wyjdziecie troszkę. Cześć kochanie. Cześć kochanie. No cześć Franiu. Co tam u ciebie? O, i tu trzeci kotek w pudełeczku, tak? Cześć. Będziemy się bawić? No to chodźcie, zobaczymy, czy wyjdziecie Ale troszkę. jesteście takie bity już naprawdę. Już tyle czasu, żeby siedzieć w tym pustym pokoju. No chodź, kochanie. Chodź. No chodź. Będziesz się bawiła. Tak, ty lubisz się bawić, nie? Miruś pojechał, a ty się lubisz bawić. No, taka wesoła kiciunka. Wesoła kiciunieczka śliczna. Oj, jaka iskiereczka, no jaka. Czekaj, wiesz co, może zrobimy tak, kochanie, że ja dam ten telefon na stojaczek i sobie kucnę, bo może mi się uda ciebie troszkę dotknąć. Co? Może mi się tak uda. Zobaczymy. To weźmy sobie stojaczek, wiesz? No, czekajcie. No, jedna dziewczyneczka jest chętna. Jest bardzo chętna do zabawy, tak? Bardzo chętna. No, jesteś taka kochana kiciunka. Taka kochana. No, dawaj mi tą wędeczkę. Dawaj tą wędeczkę. Dawaj, kochanie. No, dawaj tą wędeczkę. Ślicznie. Ślicznie, moja żabciu. Ślicznie, brawo. Brawo. No, hop. A podejdziesz tu, przyjdź tam przy mnie. Chodź, zobaczymy. Zobaczymy, czy ci się uda tutaj koło ciotki przepiec. No. Tu. Oj, jeśli złapiesz, to koniec. Tu. I tu. No, a tu przyjdziesz. Przyjdziesz tu koło mnie. Dasz się nabrać. Dasz się nabrać, żeby przyjść blisko. Prawie. No chodź. Nie chcesz się dać nabrać, tak? Chodź tu koło mnie. Taka ładna kiciulka, taka śliczna. O, jedzonko tam, jedzonko. I ta klatka już jest po prostu fajnym miejscem do jedzenia, więc one się nie boją tam wchodzić. No i któregoś dnia nastąpi po prostu zamknięcie, nie? No niestety, wciąż koteczka jest wesoła, widać, że ona jest taka, że już wcześniej robiła też postępy mniejsze niż Miro, ale jednak. No ale jest jeszcze bardzo, bardzo płochliwa. Tak? Bardzo płochliwa kiciunia. No, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, ale znalazłam im takie miejsce, w którym będą sobie żyły pod opieką, karmione i będą miały gdzie sobie spać. I będą się tam oswajać. I jak się oswoją, to może i będą w domu. A na razie będą w takiej stodole. Po prostu na wsi. Ale to jest wszystko tak fajnie tam zorganizowane, że one najpierw będą w takim pokoju, żeby się przyzwyczaiły do miejsca, nie będą wychodzić nigdzie. Także no nie wiem, no tak chyba taki będzie ich los. Cieszę się, że w ogóle takie miejsce znalazłam, takiego miejsca. Więc nawet nie ja go znalazłam, tylko tutaj moje czytaczki.
I cóż, no. Wydaje mi się, że większość kotków byłaby przeszczęśliwa po prostu w takich warunkach. Przeszczęśliwa. Tak? Ona jest słodziutka. No ale nie ma ani jednego zapytania nawet o nią. Ani jednego zapytania, ani jednej propozycji. No ile miesięcy ma spędzić tutaj? Mi się wydaje, że trzeba z tej propozycji skorzystać. A i dla Frani coś tam mam, jakieś też propozycje, jakieś pomysły tutaj mamy. Więc być może się tutaj w kocim pokoju zmieni sytuacja za niedługo. I pojawią się tutaj według planu na razie dwie kotki działkowe, które ewidentnie potrzebują pomocy, które są po prostu chore i które trzeba wyleczyć. I które no, rokują, też nie są super oswojone, ale rokują. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie to są wszystko takie jakieś, ja jestem po tej śmierci Majeczki taka, no trochę wypalona. I najbardziej w tym wszystkim, to nie ta opieka, bo ta opieka to, jeżeli kotki są zdrowe, tak jak te i chociaż wiecie, no pamiętacie, że one długo też brały tablety i tak dalej, musiałam to wszystko robić. Ale jeżeli kotki są zdrowe, no to nie ma przy nich roboty, no bo co to jest za robota? Żadna dla mnie. Czasem jestem zmęczona, coś to wtedy krócej, ale tak to żadna. To sama przyjemność. No i taki tutaj się szykują takie zmiany, to chciałam wam powiedzieć. I zaraz idę sobie, bo dzisiaj mam dzień wolny, całkowicie się lenię. Zrobiłam tylko szarlotkę witariańską. No i tyle. No i żegnamy się jeszcze takim obrazkiem. Pieski kiedyś ze mną spały w pokoju, a teraz się wyprowadziły na korytarz. Dla mnie to jest dużo lepiej, bo nikt nie